Rząd w Kijowie nie może doliczyć się swoich obywateli. Po rosyjskiej agresji ukraińską granicę przekroczyły miliony ludzi. Większość nie zdążyła jeszcze nawet w tamtym czasie zobaczyć wojny na oczy, a już była w Polsce. Granica Polski została całkowicie otwarta. Tłumu nie dało się w żaden sposób skontrolować. Nie stworzono obozów przejściowych, nie prowadzono żadnej ewidencji. Czy było to działanie odpowiedzialne? Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Kiedy widzi się większość kobiet i dzieci na granicy i to w mrozie, decyzja może być tylko jedna. I osobiście cieszę się, że ją wówczas podjęliśmy. Można było to zrobić lepiej, sprawniej. Tak czy inaczej Polacy stanęli na wysokości zadania. Państwo, jak zwykle, nie zdążyło. Zresztą nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiejszy temat jest znacznie bardziej ciekawy. Straż Graniczna informuje, że od początku wojny do lutego 2024 roku wschodnie granice naszego kraju przekroczyło ponad 18 milionów 800 tysięcy osób. Oczywiście wszyscy nie zostali w Polsce, ale rozjechali się po świecie. Podobno były to głównie kobiety i dzieci, ale jak jest w rzeczywistości, widzimy na ulicach polskich, no i europejskich miast. Skoro wśród tych blisko 20 milionów ludzi nie było mężczyzn w wieku poborowym, to dlaczego władze w Kijowie alarmują, że mają ogromny problem z rezerwistami i wprowadzają nowelizację ustawy, która de facto ma za zadanie maksymalnie uprzykrzyć życie żyjącym na obczyźnie ukraińskim mężczyznom, no i zmusić ich do powrotu? A to oznacza nic innego jak bilet na front. Prędzej czy później. Ktoś powie i słusznie. I dobrze, że tak powie. Natomiast również nie o tym jest dzisiejszy program. Front na Ukrainie, nie daj Bóg, może być za chwilę po prostu wszędzie. I kiedy mówiłem o tym 4, 6, 7 miesięcy temu w programach Marek Miśko-Czuwaj, zarzucano mi ruską agenturalność i złą wolę. No i pal licho, gdy za takimi zarzutami stały trollerskie farmy siejące dezinformacje. Zdziwienie jednak bierze, że zasiewane przez nich ziarno często kiełkuje w niekoniecznie pełnych głowach realnie istniejących ludzi. Ktoś mógłby pomyśleć, że sprawa ukraińska w naszym kraju wcale nas nie dotyczy. To nieprawda. Możemy z niej wyciągać wiele logicznych wniosków, które w zestawieniu z faktami, o których również zaraz porozmawiamy, pozwalają nam ułożyć puzzle na najbliższe miesiące, a niebo na układanym obrazku wcale nie jest tak błękitne. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu. O sprawach ważnych i pilnych. A za taką sprawę uważam początek wielkiej mobilizacji rezerwistów na Ukrainie oraz to, co możemy z tego pośpiechu odczytać i jakie wynikają z tego poruszenia logiczne wnioski. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie naszego projektu, projektu w fazie rozwoju. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się w państwu w pas. To wszystko, co tutaj robimy, czyli studio, które widzicie, a dokładnie jeden plan tego studia, ponieważ będą one aż trzy. Dziś rozpoczynamy próby z drugą kamerą, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, jest możliwe tylko dzięki wam. Dzięki wam mogłem wyjść z naszym programem i naszym kanałem z naszego domu. Nie musiałem wysyłać dzieci na spacer, uciszać albo usypiać tych najmłodszych w czasie, kiedy nagrywałem te programy, a najczęściej są one wykonywane ad hoc, ze względu na to, że mam przecież jeszcze jakąś zawodową pracę, z której się utrzymujemy całą rodzinę oraz, że mam obowiązki męża oraz ojca. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. W tej chwili nie ma już chyba znaczenia, kto prze do tej wojny.
Wystarczy zagłębić się trochę w literaturę, zestawić ze sobą kilka powszechnie dostępnych informacji. Najpierw trzeba je znaleźć i będziemy wiedzieli wszystko. No, może prawie wszystko. Czy robi to Francja, bo traci przez Rosję wpływy w swoich dawnych afrykańskich koloniach, czy Stany Zjednoczone, czy Anglicy, którzy, jak słyszymy, zadeklarowali, że będą teraz bronić polskiego nieba. Tak czy inaczej mleko się rozlało. Świat zmienił swoją optykę i oficjalnie przygotowuje się do konfliktu. Czy Rosjanom jest potrzebna wojna? Czy w ich interesie jest konflikt z Polską? W tej sytuacji jest to kwestia drugorzędna i wiem, że brzmi to bardzo mocno. Ale pomyślcie, jak często zdarzało wam się robić rzeczy w swoim życiu, których nie chcieliście robić, ale zrobić było trzeba. Na tym właśnie polega eskalacja, a jej głównym skutkiem staje się dynamiczna zmiana wektorów prowadzonej polityki i dopasowywanie jej do konkretnych warunków. Tak to już po prostu działa, że strategzy w NATO i w krajach, które do NATO nie należą, budują pewne formy, pewne ramy, w których starają się zmieścić przyszłość. Plan A, plan B, plan C. Ale eskalowanie tego konfliktu w różnych kierunkach może doprowadzić do sytuacji, że te wszystkie plany strategiczne po prostu się nie odnajdą w rzeczywistości. Dlatego to dopasowywanie jest tutaj najważniejsze, reagowanie na bieżąco. Więc tak jak cały świat przestrzegał Izrael przed dawaniem odwetu przeciwko Iranowi, bo wiedział, czym może się taka reakcja zakończyć, tak Ukraina daje dziś wyraźne sygnały, że wojna na jej terytorium wchodzi w ostatnią już fazę. Stąd nagły zwrot decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych o przekazaniu pieniędzy i broni dla walczącego Kijowa. Stąd podwojona, a miejscami nawet i potrojona produkcja amunicji w Niemczech i Francji. Zwiększenie zakupów rakiet przeciwlotniczych przez Hiszpanów z norweskich fabryk. No i nowelizacja ustawy dotycząca poboru do ukraińskiej armii. I o tym w polskich mediach prawie wcale się nie mówi. Ja przynajmniej nie spotkałem w żadnych konwencjonalnych mediach, standardowych, klasycznych mediach, dyskusji na ten temat. Mówi się o różnych rzeczach. Mniej lub bardziej ważnych, głównie mniej. Ale o tym nie. Nikt nie przeprowadził takiej analizy i dziś do takiej analizy chcę Państwa zaprosić. Oczywiście to wszystko nie może pozostać bez odpowiedzi Moskwy. Przyparta do muru musi ruszyć na Kijów. Nie będą przecież czekali, aż kasa ze Stanów Zjednoczonych pojawi się na kontach Ukraińców. Mówili nam też, że Rosja upada. Pokazywano prześmiewcze filmiki, jak ukraińscy chłopi zwożą z pól ruskie czołgi. Pamiętacie, jaka wówczas była euforia, jak wszyscy z tego się śmialiśmy? Mówiono, że będzie kontrofensywa, która, jak wiemy, nigdy nie nadeszła. Putin ma kim walczyć. Niestety trzyma Ukrainę w szachu i zaczyna bardzo silnie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne napadniętego kraju, prowadząc ataki na kolejne elektrownie. Oczywiście te jądrowe są objęte ochroną międzynarodową, różnymi konwencjami i obowiązuje na ich terenie całkowity zakaz prowadzenia działań wojennych, no ale kto wie, co Putinowi siedzi w głowie. W połowie kwietnia dziennik Rzeczpospolita donosił: ukraiński system energetyczny został poważnie uszkodzony. Niektóre moce będą musiały zostać całkowicie przywrócone. Zauważył w rozmowie z Channel 24 ekspert do spraw energii Andrii Zakarewski, prezes Stowarzyszenia Nafta i Gaz Ukrainy. Teraz musimy stworzyć wszystko od zera. Możemy jednak powtórzyć błędy, które popełnialiśmy przez 2 lata. Mam na myśli ciągłe naprawy starego systemu energetycznego. Powinniśmy rozpocząć budowę zdecentralizowanego, nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu wytwarzania energii cieplnej, bo są problemy z dostawami prądu na wschodzie i południu Ukrainy. Trudność polega na małej liczbie sekcji transmisji. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego należy odbudować i przywrócić system energetyczny. W przeciwnym razie Ukraińców czeka trudna zima. I o taką trudną zimę chodzi agresorowi. Przykładów na to, że czas ciszy przed burzą powoli dobiega końca, można mnożyć. W sobotnim odcinku wykazałem, jak wiele krajów Europy zaczęło przestawiać swoją gospodarkę na tory wojenne, a w tak napalonym piecu ogień jest w zasadzie nie do ugaszenia. Co będzie i jaką skalę może przybrać zbliżający się konflikt, rzecz jasna nie wiem, ale kto ma uszy, niechaj słucha. Ważne jest to, aby Rosja jak najdłużej zwlekała z atakiem na Kijów, a po samej akcji długo odbudowywała swój potencjał militarny i gospodarczy. To da nam więcej czasu, który Polska nie może po prostu zmarnować. W marcu tego roku polska agencja prasowa podawała za CNN.
Rosja, która przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny, prawdopodobnie wytwarza obecnie 3 razy więcej amunicji artyleryjskiej niż USA i kraje Europy produkujące z myślą o przekazaniu tego uzbrojenia Ukrainie, zauważyła amerykańska stacja CNN. Zakłady zbrojeniowe w Rosji pracują przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na 12-godzinnych zmianach. W sektorze produkcji uzbrojenia jest tam obecnie zatrudnionych około 3,5 miliona obywateli w porównaniu do 2-2,5 miliona w czasach przed inwazją na Ukrainę. Kreml jest w stanie wytworzyć około 250 tysięcy pocisków artyleryjskich w ciągu miesiąca, co daje liczbę około 3 milionów w ciągu roku. Tymczasem Stany Zjednoczone, państwa Europy, mogą w tym samym czasie wyprodukować zaledwie 1 200 000 takich pocisków na rzecz Ukrainy. I o tym poinformowali dziennikarze CNN-u, informatorzy z NATO. W maju ubiegłego roku w wydawanym przez Wojsko Polskie miesięczniku Polska Zbrojna mogliśmy przeczytać: Polska Grupa Zbrojeniowa chce 5-krotnie zwiększyć produkcję amunicji z obecnych około 40 tysięcy sztuk rocznie do ponad 200 tysięcy. Poinformował o tym wówczas pełniący funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Mówił on o tym po serii spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i koncernów zbrojeniowych w sprawie zwiększenia dostaw pocisków dla walczącej Ukrainy. Natomiast generał Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie, pod koniec marca tego roku informował o czymś zupełnie innym, również w dzienniku Rzeczpospolita. W Polsce nie produkujemy amunicji 155 mm, ale kompletujemy ją z importowanych komponentów, powiedział generał. Poznaliśmy podmioty, które otrzymują wsparcie w ramach programu Act in Support of Ammunition Production, rozpoczął swoje pytanie dziennikarz. Polskie firmy albo nie otrzymają wsparcia, albo otrzymają go niewiele. Zimny prysznic czy realna ocena polskich zdolności? Zdecydowanie to drugie. Kwoty, jakie przypadły polskim podmiotom, to zdecydowanie realna ocena polskich zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w kwestii amunicji kalibru 155 mm. W Polsce, przypomnę, tylko potrzeba posiadania amunicji 155 mm pojawiła się dopiero pod koniec 2016 roku, kiedy na wyposażenie Sił Zbrojnych RP weszła armatochaubica Krab. Z tego powodu od 2014 roku, tak jak pamiętam, bo wtedy byłem szefem wojsk rakietowych i artylerii, trwała dyskusja o uruchomieniu produkcji właśnie tej amunicji w kraju. Dokładnie mowa była o amunicji 155 oraz 120 mm. Pierwsza dla Kraba, a druga dla moździerza RAK. Jaki był efekt tych planów? Kto miał produkować w Polsce amunicję 155 mm? Siłą rzeczy naturalnym wyborem był wybór spółki Dezamet, bo to jest zakład będący spółką córką dla MESCO. Niestety w omawianym okresie w Dezamecie niewiele zrobiono i efekty widać dzisiaj w wyniku programu ASAP. Były próby stworzenia nowoczesnych linii produkcyjnych w ramach projektów związanych z programem Narodowej Rezerwy Amunicji, gdzie na cele inwestycyjne przeznaczono 2 miliardy złotych. Ale było to przeznaczenie wyłącznie na papierze. Rozumiecie? 8 lat temu Wojsko Polskie sygnalizowało potrzebę produkcji własnej amunicji dużego kalibru. Ale wojsko nie posiada zdolności politycznych. Mieliśmy 8 lat na stworzenie własnego systemu produkcyjnego, zaopatrywania się w komponenty niezbędne do produkcji takiej amunicji. W państwach rozwiniętych uruchomienie takiej fabryki może potrwać od 3 do 5 lat. U nas minęło 8. I nic. Kolejne zapewnienia i kolejne deklaracje i nic poza nimi. Ale trzeba postawić też jeszcze jedno pytanie. Co z naszymi głównymi sojusznikami? Podnosił to wielokrotnie były szef sztabu generalnego pan generał Andrzejczak. Dlaczego dyplomacja Polski nie zadbała o to, aby Amerykanie postawili taką fabrykę u nas albo wykorzystali już istniejącą infrastrukturę, na przykład wspomniane zakłady Dezametu? Moim zdaniem dlatego, że jak powiedział we wspomnianym wywiadzie dla Rzeczpospolitej generał Jarosław Kraszewski, bo to było po prostu na papierze. Tutaj wszystko jest zawsze na papierze, zauważyliście? Żeby nie powiedzieć, że z papieru. No i teraz pytanie, czy mamy prawo rozliczać takie działania rządu i głośno o nich mówić? Mamy, bo to po naszą krew zwrócą się politycy w nieodległym czasie. Jak pisał Tuwim w swoim wierszu, twoja jest krew, a ich jest nafta. I prawda ta niezmiennie wybrzmiewa od lat w moich uszach. Polska polityka względem Ukrainy.
W moim przekonaniu prowadzona była w sposób irracjonalny i mówię tutaj rzecz jasna o podejściu naszego państwa, które po raz kolejny pokazało, że władza jest całkowicie pozbawiona instynktu strategicznego myślenia. Zresztą to myślenie na kilkanaście lat do przodu nigdy nie było naszą dobrą stroną. Rosja dokonuje zbrodniczej i niewypowiedzianej agresji wobec niepodległego kraju. Wcześniej wysyła tam zielone ludziki. Jaki ten kraj jest, taki jest. Jaką politykę prowadzi, dobrze wszyscy wiemy. Ale nagle z tego kraju uciekają miliony ludzi, którzy, jak mówię, wojny nie zdążyli nawet zobaczyć. Polacy po chrześcijańsku zaczęli udzielać uchodzącym ze wschodu pomocy. Jak zakończyła się ona w wielu przypadkach, wszyscy wiecie. Natomiast nie po to przecież się pomaga, aby otrzymywać jakąkolwiek wdzięczność. Pomoc chrześcijańska, zakodowana w naszych genach, musi być zawsze bezinteresowna. Nie po to się pomaga, aby bili nam brawo. Inaczej bylibyśmy obłudni. Lub jak Pan Jezus mówi, jak poganie. Tak czy inaczej, władze krajowe na tle spontanicznej akcji Polaków wypadły gorzej niż słabo. No i kretyni zaczęli się prześcigać w kolejnych pomysłach, aby pokazać, że jest inaczej. Pojawiły się więc darmowe studia dla Ukraińców, pierwszeństwo na nich, aby tam się dostać, pierwszeństwo w kolejkach do urzędów i do lekarza, pakiet programów socjalnych, reklamy, billboardy i ogłoszenia w języku ukraińskim, wyłączanie syren alarmowych. Pamiętacie? Aby nie budzić złych wspomnień. Problem jednak w tym, że ci ludzie, jak rzekłem, w tamtym przynajmniej czasie żadnych złych wspomnień jeszcze nie mieli. Władza i ta samorządowa i centralna swoim działaniem zrobiła ogromną szkodę, ośmieszając swoimi pomysłami szczytną ideę bezinteresownej ludzkiej pomocy. Nasi urzędnicy są po prostu w dużej mierze kretynami i nie ma tutaj innego powodu. Obecnie wobec uchodźców wojennych z Ukrainy obowiązują te same zasady, co w roku 2022 i 2023. Mianowicie Ukraińcy, których pobyt jest uznawany za legalny i posiadają PESEL, mają swobodny dostęp do rynku pracy, świadczeń rodzinnych, 800+, dobry start, dostęp do opieki zdrowotnej, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na uproszczonych warunkach, bezpłatne zakwaterowanie na 120 dni w ramach programu 40+, bezpłatne mieszkania dla słabszych grup społecznych, czyli tam rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i matek z dziećmi, dostęp do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej i edukacji oraz inne świadczenia socjalne dla rodziców i opiekunów. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została ponownie nowelizowana w tym roku, 22 lutego. I wiecie, co się zmieniło? W zasadzie nic. Te świadczenia pozostały niezmienne. No i słusznie pojawiają się zarzuty, że w tej tragicznej sytuacji finansowej kraju, w której się znajdujemy, utrzymywanie tak wielkiej grupy obcej ludności jest ponad nasze siły. Ale co najgorsze, nie przyczynia się do stymulowania potrzeb wzięcia spraw we własne ręce przez tych ludzi. 2 lata to chyba wystarczający okres adaptacyjny, prawda? Tymczasem utrzymywanie tego stanu rzeczy pogłębia kryzys w relacjach pomiędzy Ukraińcami a Polakami. Chociażby ostatni absurd, czyli to, że ukraińskie dzieci w polskich szkołach za nasze pieniądze będą uczyły się historii z ukraińskich podręczników, które przesyła im ukraińskie Ministerstwo Edukacji. Albo brak przepisów, które regulowałyby to, że ukraińscy lekarze pracujący w polskich placówkach medycznych powinni znać język polski. Rozumiecie, jaki to jest absurd? Z jednej strony mamy więc możliwość, aby uczyć młodych Ukraińców, jaka była faktyczna historia relacji Polski z Ukraińcami, ale całkowicie się od tego odsuwamy i nie podejmujemy tych kroków, a z drugiej strony nie nakazujemy pracownikom, gdzie to jest norma na całym świecie, z Ukrainy, aby poznawali język polski, a już na pewno w placówkach medycznych jest to absolutnie konieczne. W moim przekonaniu to upokarza Polskę i nasz naród. Gdybym był ruskim agentem, to działałbym dokładnie w ten sposób, aby jeszcze bardziej dzielić Polaków i kreować niechęć ogromnej grupy społecznej na przybyłych tutaj ze wschodu gości. Ludzi przecież w żaden sposób niewinnych, ale korzystających z tego, co im po prostu rząd frajerów daje. W odpowiedzi na to całe dobro otrzymywaliśmy od komika z Kijowa groźby, szantaże w czasie kryzysu zbożowego. Wtedy już nie tylko taki Miśko był ruskim szpionem, ale okazał się nim również być prezydent Polski i cały nasz rząd. Gdy my nadajemy nie z serca, ale zwykłej głupoty i nieodpowiedzialności, bo taka polityka jest nieodpowiedzialna, kolejne prawa Ukraińcom w Polsce, mam tu na myśli tę skandaliczną decyzję o nauce ukraińskiej historii w polskiej szkole bez naszego wpływu na jej wykładanie, na Litwie kolejni nasi sojusznicy niszczą kolejny polski ośrodek edukacyjny przy całkowitej bierności polskiego rządu.
Więc chciałbym przekazać wyrazy wsparcia i pozdrowienia społeczności polskiej na Wileńszczyźnie, skupionej wokół gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie Trockim na Litwie pod Wilnem. Dotarła do nas prośba o wstawienie się za społecznością nauczycieli i rodziców tej szkoły ze względu na grożącą decyzję administracji lokalnej o pozbawieniu tej szkoły samodzielności i degradacji jej statusu. Pomimo osiąganych wyników w nauce, zaangażowania i nauczycieli i rodziców, mimo zapotrzebowania polskiej społeczności na istnienie tej placówki, jest to wiadomość dla nas smutna, która dociera praktycznie w przeddzień 30-lecia zawarcia traktatu o przyjaźni między Litwą a Polską, o stosunkach dobrosąsiedzkich. Myśmy tę sprawę dzisiaj w Sejmie poruszyli i poprzez konferencję prasową i podczas zamkniętego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych z udziałem ministra spraw zagranicznych w przeddzień jutrzejszego expose, które tutaj będzie wygłaszane w sprawie polskiej polityki zagranicznej i dyskusji na ten temat. To jest sprawa, o której tutaj w Sejmie wiedzą politycy różnych partii. I z jednej strony chcemy przekazać wyrazy solidarności Polakom na Wileńszczyźnie, którzy prowadzą szkoły, którzy posyłają swoje dzieci do tych szkół, którzy często ścierają się z trudnymi realiami reformy edukacyjnej wprowadzanej przez rząd litewski, która prowadzi do ograniczenia autonomii szkół, czy wprost w konsekwencji do ich likwidowania. Z drugiej strony chciałem się zwrócić z apelem do przedstawicieli tak władzy samorządowej, jak i władzy państwowej Republiki Litewskiej, aby działali w ten sposób, żeby polskie szkoły mogły funkcjonować, żeby młodzi Polacy mogli się uczyć w swoim ojczystym języku. Polacy są narodem przyjaznym, narodem, który jest gotów do partnerskich stosunków z Litwą i takiego partnerskiego traktowania również Polacy oczekują. Niczego więcej, niczego mniej. Bronimy litewskiego nieba naszymi myśliwcami F-16. Opowiadamy się twardo jako państwo za integralnością i bezpieczeństwem Litwy przed ewentualną próbą agresji. A przyjaciele w zamian za tę troskę odwdzięczają się nam wynaradawianiem żyjących tam od wieku Polaków, naszych rodaków. Później wychodzi minister obrony Kosiniak-Kamysz i mówi ni mniej, ni więcej, że mamy się szykować do walki w wojnie o nasze państwo. Nikt tak skutecznie nie ochładza zapału obrony, jak słaba postawa naszych rządzących i tych, i tamtych. Bo winien jest PiS i Platforma. Tamci rządzili, a ci teraz rządzą i nic z tym nie robią. Zrozumie to każdy, kto nie ma umysłu skażonego partyjniactwem, które, jak wiecie, jest w mojej ocenie największym rakiem naszego narodu. Ale jak śpiewał Smoła Smoliński w piosence Żołnierz Nieznany, dlaczego to duszne państwo, co w powszedni dzień tak nienawidzę, w świętej chwili kolejnej próby zmienia się w moją ojczyznę. I tak pewnie będzie, możemy psioczyć, ale wszyscy spotkamy się tam, gdzie będziemy musieli się spotkać. Bóg pozwoli, a nie. Mogliśmy wówczas przyspieszyć naszą gospodarkę dzięki dodatkowym rękom do pracy, ale woleliśmy, a dokładnie rząd Mateusza Morawieckiego wolał, zrównać uchodzących z Ukrainy ludzi w prawach z polskimi obywatelami i w ten sposób skutecznie ostudzić ich zapał do podejmowania zajęć zarobkowych na taką skalę, jakiej moglibyśmy oczekiwać. Znam przykłady z rolnictwa, gdzie miesiącami polskie duże gospodarstwa dawały darmowe wyżywienie i spanie w świetnych warunkach dla Ukraińców, ale do pracy na roli nikt się nie rwał. Rzadko kiedy uchodźcy wojenni mogą sobie przebierać jak w ulęgałkach. Ale wynika to tylko z tego, że nasza władza była słaba. Nasze państwo jest słabe. Nic nie działa tak dobrze na człowieka niż konieczność samodzielnego się utrzymywania. W samym krajowym rolnictwie w ubiegłym roku brakowało ponad 1 000 000 sezonowych pracowników. Tego popytu nie dało się zaspokoić, przez to wpływy do budżetu z produkcji rolnej nie były takie, jak być powinny. A przecież, żeby móc płacić 3% PKB na wojsko, potrzebne są pieniądze. Później zdziwienie, że ich nie ma. Wszystko to jednak w najbliższych miesiącach ulegnie zmianie. I to nie za sprawą państwa polskiego. Ukraina potrzebuje świeżej krwi. Właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy mobilizacyjnej na Ukrainie. Każdy obywatel w wieku od 18 do 60 roku życia od 18 maja tego roku w ciągu 30 dni będzie musiał zjawić się w odpowiednim urzędzie, a jeżeli przebywa za granicą, stawić się w konsulacie w celu przekazania wszelkich danych kontaktowych wraz z miejscem pobytu i zamieszkania. Następnie zostanie wpisany na listę poborową rezerwy.
Sprawa nie dotyczy tylko tych, którzy odbyli podstawową służbę wojskową w armii, ale wszystkich bez względu na kategorię przydatności, czy to w czasie pokoju, czy w czasie działań zbrojnych. Dokument wchodzi w życie po upływie miesiąca od następnego dnia po jego opublikowaniu, czyli właśnie 18 maja, z wyjątkiem 12 i 13 akapitu, co ciekawe, tej ustawy o szkoleniu mobilizacyjnym i mobilizacji, które wchodzą w życie 8 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania tej ustawy. Najprościej rzecz ujmując, od 18 maja Ukraińcy w wieku poborowym przebywającym również w Polsce muszą zjawić się w swoim konsulacie i czekać na wezwanie państwa do powrotu. Natomiast za 8 miesięcy, czyli do końca roku, planowana jest pełna mobilizacja. Czy to oznacza, że na ten czas planowane jest rosyjskie natarcie? Miałoby to sens, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę przytoczone już dziś przeze mnie słowa eksperta do spraw energii Andrija Zakarewskiego, prezesa Stowarzyszenia Nafta i Gaz z Ukrainy, który bardzo źle ocenia sytuację energetyczną tego kraju i nawołuje do konkretnych działań przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, bo w przeciwnym razie, jak powiedział, Ukraińców czeka trudna zima. A brak prądu i ciepła zimą nie sprzyja obronie kraju. To tylko taki luźny wniosek, bo mamy przecież jeszcze nieoczekiwane wsparcie Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Tak czy inaczej dzieje się dużo, a ogłoszenie decyzji o wstrzymaniu wydawania paszportów poborowym doprowadziło w Warszawie do takich scen. A wy to, że podobacie, że wy mówicie, że wy robicie. No i szło, że tu zawsze, ja to zdziwiwała zawsze. Ви теж думаєте, що ви робите? Ви подавали вас гроші і документи не отдаєте. Скажіть, ця дитина 16 років, чого ви йому не отдаєте ці документи? А, йому скоро, через 2 роки. А у мене дитина 14 років. Wszystkie urzędy państwa ukraińskiego działające w kraju i poza jego granicami wstrzymały wydawanie paszportów mężczyznom w wieku poborowym. I gdy patrzę na tego młodego chłopca, na jego wyraz twarzy i emocje, uwierzcie mi, że współodczuwam. Widzę w nim po prostu mojego syna. Tak uważam, że wojna nie jest dla dzieci, a ten dzieciak może niedługo znaleźć się na froncie. Zobaczcie, jak matka go broni. Przecież każdy człowiek, który ma uczucia, lituje się nad takim dzieciakiem. Nad matką, nad jej cierpieniem i płaczem. Co z tego, że Ukrainka? Zaraz będziemy to my. Mówię to oczywiście o ludzkim odruchu. Bo z kolei patrząc na rzecz z perspektywy interesu Polski, mojej rodziny, miejsce ukraińskich poborowych jest na froncie. Po to, aby oddalić zagrożenie od nas. Brutalne. Ale tak już jest ułożony świat i nad nami też, uwierzcie, nikt nie będzie płakał. Nawet jeżeli będą latały nad naszym niebem brytyjskie samoloty. Już kiedyś latały. Tylko niewiele chciały zrzucać. Ukraińska armia de facto nie wiedziała, ile osób jest w stanie zmobilizować i gdzie mogą one się obecnie znajdować. Stąd między innymi wejście w życie tej ustawy. Od momentu utworzenia obecnej struktury wojskowej administracja na Ukrainie nie cieszyła się prestiżem. Istniały pewne regulacje, no ale często były one stosowane jedynie teoretycznie. Ktoś powie, że ukraińscy mężczyźni mogą się przecież nie zgłosić. Ustawa przewiduje za to odpowiednie zachęty, w postaci kar, rzecz jasna, i nie ma ona charakteru propozycji, ale nakazu. Nie da się żyć, proszę Państwa, pod kołdrą. Obcokrajowiec przebywający na terytorium Polski, jeżeli chce robić to legalnie, musi wykazać się dokumentami poświadczającymi pobyt stały lub czasowy. Gdy zakończy się pobyt czasowy, powinien zwrócić się do swojego konsulatu o jego przedłużenie. Tam natomiast czeka go przykra niespodzianka. Wojskowe kamasze. Jeżeli będzie miał samochodową stłuczkę albo konieczna będzie jakaś pomoc prawna w Polsce, nowy dowód, nie wiem, potwierdzenie zameldowania z Ukrainy, żeby mógł wziąć kredyt w Polsce i tak dalej, żadne z tych rzeczy nie zostaną zrealizowane. Niczego z tych rzeczy nie otrzyma bez pojawienia się w konsulacie. Zresztą z tą stłuczką może być różnie. Bo jedną z kar, którą zapisano w tej ustawie za niestawienie się w wyznaczonym terminie do konsulatu, jest utrata ważności ukraińskiego prawa jazdy. W przypadku pobytu stałego sprawa jest już dużo prostsza, ale taka forma prawna nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania prawa krajowego, które właśnie wchodzi w życie, a jak rzekłem, mówi ono o obowiązku zgłoszenia się do poboru w ciągu 30 dni od 18 maja. Ukraińcy, którzy przyszli w ostatnich dniach do konsulatów i urzędów obsługujących ich sprawy w Polsce, zostali odesłani z kwitkiem,
I dzieje się tak nie tylko w naszym kraju, ale po prostu wszędzie, w całej Europie. Kolejnym krokiem będzie z pewnością współpraca różnych stolic europejskich z Kijowem, w których posiadacze paszportów z tryzubem będą odsyłani do własnego kraju. Po prostu pobyt poborowych będzie prawdopodobnie w krajach europejskich nielegalny. Ukraina bowiem, jak już wykazywałem podczas naszych spotkań 4, 6 i 7 miesięcy temu, możecie to sprawdzić, wyraźnie sygnalizowała, że jej największym zmartwieniem będzie siła żywa, czyli nowi poborowi, których na Ukrainie zaczęło już brakować w okolicach października minionego roku. Rozpoczął się więc maraton i prześciganie się w pomysłach, jak uniknąć udziału w wojnie. Ale okazuje się, że jeden z najlepszych kierunków, który próbowali wybrać Ukraińcy, został również zablokowany. Chodzi o możliwość zrzeczenia się swojego obywatelstwa. Przede wszystkim chodzi o kwestię, żeby nie zostać bezpaństwowcem. Wszystkie kraje tego przestrzegają, więc żeby zdobyć inne obywatelstwo innego kraju i zrzec się swojego, musisz mieć zapewnione obywatelstwo tego kraju, do którego się zgłosiłeś. Inaczej takiego orzeczenia po prostu się nie otrzyma, takiej zgody się nie otrzyma od państwa. Natomiast ci, którzy spełniają specjalne warunki i posiadają obywatelstwo innego kraju, to na rozpatrzenie swojego wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego muszą czekać ponad rok. Do tego czasu podlegają wszelkim prawom i obowiązkom z nich wynikających. Przywilejów w czasie wojny, co tu dużo mówić, jest faktycznie niewiele. Termin rozpatrzenia wniosku o odebranie obywatelstwa ukraińskiego nie powinien przekraczać roku, tak mówi ich prawo. Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa przesyła się do Urzędu Konsularnego Ukrainy za granicą, następnie dokumenty te są rozpatrywane w Urzędzie Konsularnym w ciągu miesiąca, później wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez kolejny miesiąc, następnie docierają one do Kancelarii Prezydenta Ukrainy w ciągu 2 miesięcy. Dokument o zrzeczeniu się obywatelstwa ukraińskiego podpisuje sam prezydent i ma na to rok. Ukraiński internet do czerwoności rozgrzał również ostatni tweet tamtejszego ministra spraw zagranicznych, Dmytra Kuleby. Szef ukraińskiej dyplomacji przedwczoraj sprawę postawił jasno. Zobaczcie sobie tego tweeta i wejdźcie w komentarze Ukraińców. Konsulaty otrzymały wyraźne wskazówki działania. Dziś nowe procedury weszły w życie. Ochrona praw i interesów obywateli Ukrainy za granicą zawsze była i pozostaje priorytetem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji głównym priorytetem jest obrona ojczyzny przed zniszczeniem. Jak to wygląda teraz? Mężczyzna w wieku poborowym wyjechał za granicę. Pokazał swojemu państwu, że kwestia jego przetrwania go nie obchodzi, a potem wraca i chce otrzymać usługi od tego państwa. Tak to nie działa. W naszym kraju jest wojna. Ponadto obowiązek aktualizacji swoich dokumentów istniał również przed uchwaleniem nowej ustawy mobilizacyjnej. Jeśli ci ludzie myślą, że ktoś tam daleko na froncie walczy i oddaje swoje życie za ten stan, a ktoś siedzi za granicą, ale jednocześnie otrzymuje usługi od państwa, to tak to nie działa. Pobyt z zagranicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec ojczyzny. Dlatego właśnie wczoraj zleciłem podjęcie działań w celu przywrócenia sprawiedliwego traktowania mężczyzn w wieku mobilizacyjnym w Ukrainie. Znaczy, on tak napisał, w Ukrainie. My mówimy na Ukrainie. I za granicą. To będzie uczciwe. Wkrótce MSZ przedstawi szczegółowe wyjaśnienia dotyczące procedury uzyskiwania usług konsularnych zgodnie z prawem dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym w zagranicznych placówkach dyplomatycznych w związku ze zbliżającym się wejściem w życie projektem ustawy. Co ta ustawa mówi i o czym dokładnie jest? Do armii mają się jednak szykować nie tylko poborowi zajmujący mniej znaczące dla państwa stanowiska i zawody. Sprawa jest bowiem o wiele grubsza i ważna również dla nas, dla Polaków, bo możemy z niej wyciągać wnioski. W nowych przepisach czytamy: obywatele płci męskiej, posiadający specjalne tytuły, stopnie klasowe, pełniący służbę w Policji Krajowej, Państwowym Biurze Śledczym, Bezpieczeństwa Sądowego, Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego, Służbie Ratownictwa Ukrainy, Państwowej Służbie Egzekucyjnej, Państwowej Służbie Antykryminalnej, Biurze Korupcyjnym, Prokuraturze, Centralnych Organach Władzy Wykonawczej, realizujący politykę podatkową państwa, Centralnych Organach Władzy Wykonawczej itd., są obowiązani w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wejść do rejestru wojskowego poborowych w terytorialnych ośrodkach poboru i pomocy społecznej itd. To jest kolejny dowód na to, że sprawa robi się poważna.
Tylko w ostatniej fazie wojny sięga się bowiem po zasoby ludzkie, które piastują ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa zawody. Tymczasem policjantów będzie można wcielać do armii. Policjanci również pełnią funkcje w czasie wojny takie, jakie pełnili w czasie pokoju. Przecież przestępczość nie wyparowuje nagle z danego kraju, kiedy rozpoczyna się w nim wojna. I tutaj się okazuje, że również sięgają po policjantów. Tak mała jest liczba Ukraińców zainteresowanych tym, aby wejść do regularnej armii poborowej, rzecz jasna. Pobór dotyczy również kolejnej grupy i też ma ona na to 60 dni, aby stawić się w biurach werbunkowych. Obywatele płci męskiej w wieku od 18 do 60 lat, posiadający tytuły specjalne, stopnie klasowe, w tym z tytułu przejścia na emeryturę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowego Biura Antykorupcyjnego, Policji Krajowej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wymieniane są oczywiście różne służby państwowe, a mowa rzecz jasna już o emerytach lub wczesnych emerytach, muszą zgłosić się do armii. Dalej, że obywatele ukraińscy skreśleni z ewidencji wojskowej w związku z wyjazdem poza Ukrainę na okres dłuższy niż 3 miesiące są zobowiązani w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały, aby wpisać się do rejestru wojskowego obywateli Ukrainy. Obywatele Ukrainy będący w ewidencji wojskowej są zobowiązani podać swój adres zamieszkania, numery kontaktowe, adresy e-mail i wszystkie dostępne informacje oraz inne dane osobowe w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Po co? Po to, że po prostu pani Krysia z Komisji Wojskowej, ichniejsza pani Krysia, to pewnie będzie jakaś Katarina, będzie po prostu dzwoniła i wzywała do stawienia się w jednostce, nie polskiej, ale tamtejszej. Zobaczcie teraz to. To też nam powinno dać do myślenia. Studenci mogą korzystać z odroczenia tylko do zakończenia tego roku akademickiego. Obywatele Ukrainy studiujący w placówkach oświatowych, którzy posiadali prawo do odroczenia na czas studiów w przypadku utraty tego prawa zgodnie z artykułem 23 o szkoleniu mobilizacyjnym mobilizacji, zachowują to prawo do czasu końca bieżącego roku akademickiego. Ponadto nikt nie może podjąć pracy w żadnej instytucji państwowej oraz organie samorządowym, a także nie może na takim stanowisku pozostać bez wpisania się na listę rezerwy. To wszystko, co wam dziś przedstawiłem, pozwala mi myśleć, że ten zły czas właśnie nadchodzi. Oby jak najpóźniej u nas. Był to jeden z najdłuższych programów, który dla was przygotowałem i wcale nie po to, aby straszyć, czy tam kasandrycznie jakoś przewidywać, ale żeby uczulić. Uczulić, że te wieloletnie eksperckie bajdurzenie, którym naskarmiono przez ostatnie 2 lata, może oficjalnie dzisiaj każdy z was wykpić. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, do czego gorąco wraz z zespołem serdecznie zachęcam. A na odchodne. Musimy bacznie przyglądać się temu, co rzeczywiście dzieje się dookoła nas i nie tracić czasu na bzdury, którymi karmią nas media konwencjonalne i średnio rozgarnięci politycy oraz dziennikarze. Zobaczcie to. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, roztomili posłowie. Chciałabym wam przedstawić Trutkę i Alojza. Chciałabym wam powiedzieć, że śląskiej godki nie należy się bać. Tak jak nie należy się bać Trutki i Alojza. Kiedyś, bo to są śląskie byboki, kiedyś nimi straszono małe dzieci. A dzisiaj to są wszystkie sympatyczne stworki, postacie z bajek. Dzisiaj są książki o bybokach. Są wycinanki, są przeróżne gadżety. Na katowickim Nikiszowcu jest taki specjalny sklep, Kryska. Tam można kupić przeróżne sympatyczne rzeczy z śląskimi bebokami. Ponieważ śląski bebok promuje Śląsk.
można beboki spotkać w przeróżnych zakątkach Śląska. I ja tymi śląskimi bebokami będę promować Śląsk i śląską gotkę, bo ja chcę odczarować śląską gotkę, bo śląskiej gotki nie można się bać. Śląską gotkę trzeba kochać, tak jak my kochamy Śląsk i śląską gotkę. Szanowni Państwo, to są przesympatyczne stworki. Naprawdę, nie ma się czego bać. Dziękuję bardzo, pani poseł. Tak, to dzieje się naprawdę. Koncert mocarstw już prawie nastrojony do gry na wszystkich instrumentach. Kolejne kraje przechodzą na gospodarkę wojenną. Bliski Wschód jak tykająca bomba. Kijowa nawet przy wsparciu pieniężnym z Kongresu Amerykańskiego może nie być do sierpnia albo do grudnia. Rosja zużywa codziennie prawie tyle pocisków artyleryjskich, co my produkujemy przez rok. Tymczasem w polskim parlamencie poziom niedorozwinięcia intelektualnego wkracza w kolejną fazę. Jak kiedyś to wszystko jebnie i za 50 lat na nowo będziemy poznawać historię i jakiś inny Antoni Dudek zrobi program historyczny o tym, co działo się w polskim Sejmie przed wybuchem wojny, to zobaczycie tę kobietę. Ona nie jest niczemu winna. Ona taka po prostu jest i tyle. Niech jej mąż się o nią martwi. Ona jest natomiast odbiciem swoich wyborców. To dopiero muszą być jednostki zdegenerowane. Zdegenerowane do tego stopnia, aby posłać do Sejmu taką oto reprezentantkę. A głos na tę panią oddało prawie 8 tysięcy ludzi. Serdecznie wam gratuluję. A państwu dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.